Cześć, taki mały off-top. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zachęcam Cię do tego. Klikasz sobie tutaj subskrybuj. A zanim jeszcze zaczniesz oglądać nowy odcineczek, proszę, jeżeli możesz, zostaw lajka. Pokażę Ci, jak to zrobić. Klikasz sobie w najnowszy odcinek i tutaj klikasz sobie łapeczkę. Jeżeli nie będzie podobał Ci się odcinek, to przy zamknięciu okienka po prostu kliknij unlike albo odznacz po prostu łapeczkę, którą klikłeś. Dziękuję, będzie to dla mnie ogromna pomoc. A teraz zapraszam Cię do oglądania. Cześć. Siemanko widzowie, ja nazywam się Adek, witam was na kolejnym już odcinku z serii Rolnik sam w dolinie. Słuchajcie, pojechaliśmy sobie tu do sklepu, mówiłem wam na wcześniejszym odcinku, dostałem już SMS-a, że nawóz i nasiona są do odebrania. Wiecie, tutaj troszkę ryzykuję, bo przyczepka nie ma świateł, wiecie, będę musiał ją zmienić, ale na chwilę obecną tu się zatrzymałem, żeby wam pokazać tutaj drogę. Dobra, słuchajcie, siadamy sobie, lecimy. Mam nadzieję, że nie będzie policja żadna jechała, bo tak jak mówię, no tutaj czekajcie, zapalimy sobie. To może być ciężko, wiecie. Dobra, jedzie jakiś samochód tam. Dobra, wyjeżdżamy. Słuchajcie, no ta przyczepka nie ma świateł, nie? No i teraz wiecie, trochę jest lipa. O kurde, ale przeciął! Ty kretynie, ty! Ja nie mogę, czekajcie, wyjdę, zobaczę, czy nic się nie stało, nie? Co za pajac! Dobrze, że tutaj ten, no jak przeciął, nie? Wymusił, no i uciekł, nawet nie mam tutaj danych, tutaj chłopy widzieli chyba, nie? Że ten... Masakra, nie? Dobra, słuchajcie, no widzicie, trzeba uważać. Dobrze, że to wiecie, to radziecka produkcja, Łada, to się nic nie dzieje, nie? Ale to masakra, nie? No nie pomyślałbym, że to mnie dzisiaj spotka, wiecie, to naprawdę było nieplanowane na tym odcinku, nie? Kompletnie. No i słuchajcie, dobra, jedziemy. Dzisiaj mamy taką akcję wapnowanie. Będziemy dzisiaj jechać sobie kupić, kupimy sobie wapno. No i tutaj pewne rzeczy już sobie ogarniemy dzisiaj. Tutaj widzę, że Józek rowerem jedzie. Siema Józek. Dobra, słuchajcie. Zjeżdżamy, tu nie ma co. Następny, nie? Ja nie wiem, jak ci ludzie jeżdżą tutaj, nie? To jest jakieś normalnie niepoważne, nie? Po tej wsi. Wiecie, taka przelotowa wieś tutaj na głównej drodze, no i kurde, tak jeżdżą, że masakra normalnie. Dobrze, że nam te nawozy się nic tutaj nie stało z nimi, bo naprawdę byłoby niedobrze. Dobra, słuchajcie, czekajcie, zostawimy sobie tutaj, ja sobie to później wyładuję tutaj. Może od razu sobie tutaj przejadę, bo tam będziemy wyładowywać. Dobra, słuchajcie, no to dobra, mamy to. Mamy tutaj, widzicie, niech na razie to stoi, mamy nawóz, mamy nasiona. Słuchajcie, musimy dzisiaj pojechać, odpalić sobie tutaj naszą 360. Dobra. Przepalimy ją trochę. Dobra. Odczepimy sobie tutaj tą sipmę. I słuchajcie, pojedziemy do naszej tej stacji wapnowania, nie? Tylko, że zanim co, to powiem wam, że chciałem wam podziękować za wszystkie subskrypcje, które zostawiacie. Jak możecie zostawić jakieś łapeczki jeszcze dla zachęty. Jakiś komentarz, bo z komentarzami to jest naprawdę ciężko na tym kanale. Bardzo mało komentujecie. Także jak macie chęć, to napiszcie hashtag wapno.
To będę wam bardzo, bardzo wdzięczny. No i co, słuchajcie, no lecimy tutaj, nie? Lecimy tutaj, zobaczymy, nic nie jedzie? Nic nie jedzie. Bo powiem wam, że... Co jest z tą... 30? Czekajcie, czwórkę wrzucimy. Dobra. Lecimy. No, także jedziemy tutaj na stację wapnowania. Kupimy sobie wapno. Mamy 10 tysięcy. No i z tym wapnem od razu polecimy tam na naszą... Tutaj gdzie ścieżka jest. Na nasze pole. Dobra. Fajnie, lecimy. O, policja za nami. Jadą za nami. Tutaj widzicie, to dobrze, że przyjechaliśmy, bo tamta przyczepa nie miała rejestracji, nic. Rejestrację miała, ale nie miała świateł. Dobrze, że tutaj, wiecie, zamieniliśmy tą przyczepę już, nie? Okej, słuchajcie, dojeżdżamy tu do naszego... do naszej stacji wapnowania. Fajne tutaj są te tereny. Tam właśnie minęliśmy rzeźnie. Dobra. Tu jak widzicie, delikatny parking dla ciężarówek. No i dobra, otworzy się nam tu brama. Dzięki. Dobra. Dobra, słuchajcie, powoli pojedziemy. Zobaczymy, gdzie tutaj się jechało. Okej. Tu wysypuje kamienie. Gdzie to tutaj było? Tutaj było, tak? Zobaczcie, tam się robi. Chyba tutaj, wiecie, bo ja mam wyłączone znaczniki stref. Ale chyba było tutaj. Słuchajcie, podjedziemy bliżej. Ale tu głośno. Dobra, tutaj jest, no fajnie. Ile nas to będzie kosztowało, powiedzcie? 5687 zł za 5000 litrów. Dobra, słuchajcie, jedziemy, to zważymy. Nie będę tego przykrywał. Dobra. Wyjdziemy, zobaczymy tutaj, czy tam mamy i zgłosić coś, czy co. Dobry. Nie, to chyba wszystko. 9300, 9,5 tony prawie ważymy. No, także powiem wam, 5 ton wapna, no to ten zestaw 4 tony 300 waży. Dobra, lecimy. Uciekamy stąd. I lecimy na naszą gospodarkę. Dobra. Tu wysypujemy kamienie, no jak widzicie tu głośno, machineria chodzi. A my lecimy. Lecimy już do siebie. Widzicie? Tak to wygląda. Tu są różne skupy, tu będziemy później przywozić też materiały, nie? Dzięki. Dziękuję bardzo. Dobra, lecimy, słuchajcie. Nie ma co tutaj stać. Lecimy tu na naszą gospodarkę. Pokażę wam tylko, jeszcze za chwilę będę przejeżdżał koło rzeźni. To pokażę wam, jak ta rzeźnia tutaj wygląda. Taka amerykańska firma jakaś się otworzyła, wiecie, tutaj na rogatkach. Ja będę co? Będę wracał powoli na nasze gospodarstwo. Słuchajcie, o tam, widzicie? Ale podobno dobrze płacą. Samochodów trochę stoi. Także wiecie, no, rzeźnia, dobrze mieć rzeźnię tu blisko, bo
Przynajmniej będziemy mięso wozić później, będziemy hodować krowy i będziemy tu wozić później, nie? Na ubój. Dobra, słuchajcie. Ja będę z wami się widział za chwilę na moim polu. Tu nie będę wam pokazywał tej jazdy przez las, bo to będzie nudne. No i wiecie, zostawię tamtą przyczepę, wysypię te wapno. No i będę rozsiewał tam, nie? Za chwilę wezmę nasz rozsiewacz, wezmę tam 40 może podczepię pod rozsiewacz i będziemy sypać, nie? Weźmiemy Władymirca. Dobra, słuchajcie, to widzimy się za chwilę na naszym gospodarstwie, nie? Dobra, słuchajcie, dojeżdżamy tu do naszego pola. Za chwilę wyciupiemy to tam na polu. Czekajcie tylko, gdzie my to sypniemy, żeby to było dobrze ładować nam. Może tutaj z tej strony, co? Tutaj tak z lewej strony. Z lewej strony, dobra, no. Wyładuj tutaj. Sypniemy. Troszkę tutaj, wiecie, się nam takim wężem rozsypie. Ale niech się rozsypuje, to wiecie, to tam będziemy. To nie ma najmniejszego problemu, nie? Niech się sypie. O. Jeszcze trochę. Jeszcze się złamiemy. O, właśnie tak. Dobra. Szybko wracamy na naszą gospodarkę. Bierzemy tutaj Władymirca i nasz rozsiewacz tutaj. Wiecie, my mamy ten rozsiewacz bardzo mały, nie? Więc troszkę nam tutaj zajmie to wszystko porobić tu. Troszkę pojeździć. Słuchajcie, będzie trzeba tą 360 umyć. Ciapka. W ogóle mam zamówione, wiecie, tam wodę podłączyć muszę. Węża zamówiłem już. Także tam takiego ciśnieniowego, mówię, to tam podłączę. Już będę miał przynajmniej jak umyć. Chciałem karczera kupić, ale wiecie, to drogie rzeczy. Na razie nie stać mnie nawet na to, nie? To mówię, szybko, mówię, podjadę tam. Kupię, mówię, na szybko na tego, podjadę, mówię, na eBaya weszłem, mówię, na szybciora tam kupiłem taki ten wąż, ma przyjść niedługo, także już będę miał tutaj czym przynajmniej te umyć te maszyny, wiecie, bo dobra. Przejdziemy się tutaj szybciej, tak? A słuchajcie, tu taczka już mi przyjechała, wiecie? Bo ja kupiłem taczkę, nie pokazałem wam. Zobaczcie, taką taczkę kupiłem wcześniej, nie? Taczkę i wiaderko takie zamówiłem. Wiaderko gdzieś tutaj leży, ja nie pamiętam. A, przy studni chyba leży. To słuchajcie, ja to kupiłem, mówię, wezmę to, kupię, bo taczka mi się przyda, wiecie, do tego, do nawet kury, nasypać kurom, czy coś wywieźć tam od kur, czy coś. To wiecie, zawsze to... Dobra. Zawsze to będzie, wiecie, już czym tutaj popatrzeć, porobić, nie? Czekajcie, bierzemy rozsiewacz do wapna. Tu podczepimy. Złapiemy go może tak o. Dobra. O. No i lecimy, nie? Czekajcie, bo tu się nie wyrobimy. By tutaj nie uderzyć w nic, bo szkoda by było zadrapać, wiecie, taką 40. Ładnie jeździ, zobaczcie, ładnie to wszystko tutaj się spisuje. A co tu się stało? Pany, odjechać. A, kraksa, dobra, słuchajcie. Ja tutaj przejadę sobie.
Słuchajcie, ja nie mam czasu tu na wasze kraksy patrzeć. U robota w polu musi iść. Przejedziemy tędy? Przejedziemy, dobra, lecimy. Tam ogarniają, no wypadek to wypadek, no. No trudno, nie? Tak się zdarza czasami, że ktoś tutaj wjedzie, ale to takie skrzyżowanie, wiecie? Że tutaj się zdaje, no nie powinno być wypadków, bo to takie proste skrzyżowanie. Siema, Heniu. Cześć, witaj. O, Heniu się zatrzymał, chyba chciał pogadać. No trudno, później najwyżej zadzwonię do niego, bo chyba chciał pogadać, że się zatrzymał. No ale też nie będę ruchu blokował, nie? Coś widocznie chciał, no dobra, trudno, no to będzie chciał, to zadzwoni, słuchaj, to podjedzie tutaj. Wie, gdzie mam pola, także pewnie podjedzie tutaj, zobaczy. Nie? Dobra, słuchajcie, staniemy sobie to tak, o. Opuścimy to. No i tu będziemy sypać za chwilę, nie? Ja mogłem w sumie wiaderko wziąć, wiaderkiem sypać, ale dobra, to weźmiemy sobie tego. Dobra, słuchajcie, podjechaliśmy tu Władimircem. Będziemy ładować to, nie? Teraz. Czekajcie, niech tutaj opuszczę tylko dobrze szuflę. Coś tutaj... A, czekajcie, bo ja... O, taką powinienem. Muszę jeszcze... Tym Władimircem, słuchajcie, ja tutaj... ta szufla, powiem wam, 714. To powiem wam, fajna szufelka jest. Dobra, teraz tylko tak, żebyśmy tu trafili. Nasypiemy. Damy radę, czy nie damy rady? Za blisko, czy za daleko? Oczywiście, że za blisko. No trudno, czekajcie, jeszcze raz to zrobimy. Z takiej kamery chyba będzie jednak lepiej, wiecie? Sypać. Dobra. Dobra. Mamy. Nie będziemy tu gasić nawet tego Władimirca, wiecie, tylko będziemy tu od razu sobie jechać z tym. Palimy. O, dobra, fajnie. Słuchajcie, zaczniemy sobie może od tej drugiej strony tu. Zobaczymy, ile nas tutaj to nam to zajmie. Automatyczna dawka, dobra. Może sobie na początek taki pasek zrobimy tutaj. Wiecie, żeby tu dobrze nasypać tego. No dobra, to jedziemy z tym, słuchajcie. Sypiemy, zobaczymy, ile tu nam sypnie tego. Rozsyp troszkę ma, nawet sporawy. Także lecimy, słuchajcie. No dobra, no nie za dużo tego tutaj nam wyszło. Ale damy radę. Tu przydałaby się, wiecie, druga osoba do pomocy teraz, nie? No ale jak nie ma, to nie ma, nie? Słuchajcie, no nie ma co tutaj płakać nad rozlanym mlekiem, że tak mówią, nie? Dobra, czekajcie, wyzbieramy to wszystko, bo tutaj... Dobra, 350 mamy. Bo tam 350 litrów wchodzi, wiecie? To my sobie tutaj nasypiemy. O.
Dobra. I lecimy, nie? Polecimy teraz w tą stronę. Sobie tu rozsypiemy. Będziemy mieli tu już kawałek zrobiony. Fajnie. Widzicie, w jednym miejscu więcej, w drugim mniej bierze. Będziemy musieli tym po prostu sobie trochę pojeździć tu. No dobra, no nic się nie dzieje. No słuchajcie, mamy warunki, jakie mamy, no. Nie mam większej pojemności tego zbiornika, więc po prostu muszę sobie radzić z tym, co mam, no. No to jest właśnie takie początki, wiecie. Praktycznie od zera, to nie jest seria od zera. No ale wiecie, no nie kupię tutaj do Ursusa do 40 nie wiadomo jakich tych, nie? Nie wiadomo jakich sprzętów, nie? Dobra, czekajcie. Sypniemy to. Tu będziemy mieli na dwa razy nawet. Dobra. I potem sobie tu podjedziemy pod ten z powrotem i też przejedziemy. Słuchajcie, czekajcie, tylko oddalę, żebym widział, gdzie tu wapnowałem, a gdzie nie. O. I lecimy i dobrze, dobrze tutaj będzie. Zobaczcie, tutaj polecimy troszkę. No tutaj, na początku tutaj dużo schodzi, wiecie. Dobra, słuchajcie, zrobimy sobie jeszcze jedną taką, jeszcze jedne takie, jeszcze raz sobie to nasypiemy. Ja to sobie podjadę, no nic, no tu, no tak by nam się przydała tutaj druga osoba, że to jest po prostu, aż prosi się o to, żeby tu drugi ktoś był do pomocy, nie? No ale niestety na razie nikogo tu nie mamy. Nasypiemy tu, o proszę, tak. Jeszcze jedną tu rozsypiemy. I będziemy tutaj, słuchajcie, ten odcineczek powoli, powoli kończyć. O. Idzie tu trochę tego wapna, no niestety, trochę tu, troszkę tu tego wapna nam poszło, słuchajcie. Dobra. Słuchajcie, ja tu sobie podjadę może jeszcze pod ten, żeby zostawić was w takim dobrym klimaciku tutaj. To ja sobie tutaj o podjadę, żebyście tak mieli dobry widok. O. I co? Tutaj zobaczcie, fajne. Fajna miniaturka by była. Ale ja już miniaturkę mam zrobioną. O. Zobaczcie. I tak was tutaj z tym wszystkim zostawię. Także słuchajcie, trzymajcie się, jeżeli podobał wam się odcineczek, zostawcie łapkę, zostawcie jakąś subskrypcję na kanale i do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!